Dzień dobry. W Warszawie zakończył się konkurs chopinowski. Na sali Filharmonii Narodowej rywalizowano o to, kto najlepiej gra. Gra na fortepianie. Ale Pudelek też miał swój konkurs chopinowski. Napisał bowiem: tak, pianiści pocili się na konkursie chopinowskim. Wygrał Bruce Liu z Kanady. Ja tylko się zastanawiam, czy on wygrał w litrach, czy może wrażenie artystyczne z tego pocenia było najlepsze. Moje gratulacje, drogi Pudelku. No dobrze, a teraz serio. Robert Mazurek. Krzysztof Stanowski. Co tam, drogi Krzysztofie? No podobno coś rasistowskiego znalazłem się. Ja lubię te tematy bardzo. Rasa, mój drogi, tak, jest. Tak, to rzeczywiście kopalnia tematów. Proszę Państwa, Thomas Jefferson. Wydawałoby się, stara historia, od jakiegoś czasu już nie żyje. Od jakiejś z górą 200 lat. Dorwali go. Również. To, że on miał niewolników, to już było wiadomo. No ale teraz okazało się, że to jest bardzo jednak... źle, że miał tych niewolników? Well, excuse me. No i postanowiono usunąć jego pomnik z sali ratusza nowojorskiego. Przypomnijmy, że Thomas Jefferson to jeden z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych. Tam taka funkcja ojciec założyciel to jest w ogóle świętość. To jest naprawdę narodowy skarb. Ten Jefferson był trzecim amerykańskim prezydentem. Rzeczywiście był bardzo zamożnym człowiekiem, więc niewolników też miał sporo, miał ich 600. I problem nie polega na tym, że on był rasistą. On raczej się tego w każdym razie teraz mu nie zarzuca. Zarzuca mu się, że nie tylko miał niewolników, ale miał też niewolnice. I wyobraź sobie, że utrzymywał z nimi bardzo bliskie relacje. Z jedną z tych pań na tyle bliskie, że zaowocowało to sześciorgiem potomstwa. Co za przypadek? No ja nie wiem, czy to jest dowód na jego rasizm, czy wręcz przeciwnie, na nierasizm. No w każdym razie skończyło się to tym, że biedny Jefferson... został wygumkowany. Ma być gumkowany, ale jest jeszcze zabawna historia w tym, tak, rzecznik burmistrza Nowego Jorku, pan Mike Schwartz, wyjaśnił, uwaga, będę cytował, że Rada Miejska jest zainteresowana znalezieniem dla posągu innego miejsca, które miałoby pokazywać dziedzictwo Jeffersona w całej jego złożoności. Czyli pewnie jakiś tam śmietnik. No dobra, ale że... Jak to miejsce będzie pokazywało dziedzictwo Jeffersona w całej złożoności? Może na Bronxie ustawią w takim razie ten pomnik? Chociaż ja nie wiem, czy Bronx to ciągle jest czarna dzielnica. Mam wrażenie, że jeśli te same osoby zajmą się w dalszym stopniu, w dalszej fazie naprawianiem świata, to w Rzymie niewiele zostanie, prawda? Nie, w Rzymie będą musieli zburzyć całość. Zburzyć tak. Wszystko, co pozostało po Rzymie, no bo to też było to był jeden wielki obóz pracy. W zasadzie umówmy się, że tak do lat 70., do czasów rewolucji seksualnej na pewno, mhm. A nawet później, no to wszystko jest nacechowane dość obrzydliwie. Rasizm, kolonializm. Ale to ja ci powiem więcej. Czy ty widziałeś kiedyś orka? Wydaje mi się, że nie na żywo, chociaż jak chodzę po ulicach. Czyli nie widziałeś na żywo orka, który na przykład by płakał, bo jest smutny, dlatego że jest rasistowsko wyzywany przez innych? Nie sądzę. Właśnie... To źle czy dobrze? Czekaj, bo już się zaniepokoiłem. To jest dość normalne. Ja też takiego orka nigdy nie spotkałem. Natomiast jest to jakiś problem dzisiejszego świata, gdyż firma Blizzard, nie wiem czy kojarzysz taką firmę, to jest bardzo duża firma produkująca gry. Mhm. Otóż firma Blizzard ze swojej jednej z największych gier wszechczasów, Warcraft, tak. Postanowiła usunąć sformułowanie zielonoskórzy, gdyż było obraźliwe względem orków. Ale jak to? Wszystkie żarty z mojego dzieciństwa o Marsjanach były takie, że to małe zielone ludziki. Tak, ale już nie możesz nazywać kogoś poprzez kolor skóry. Musisz znaleźć inną cechę charakterystyczną. Że mały ludzik, jak powiem, to będziesz nabijał się... Nie możesz też, że mały. A ludzik to też pogardliwie. To też w ogóle niepotrzebnie, no dobra, do rasy ludzkiej nawiązujesz w pewien sposób. Nie wiem, musisz coś wymyślić. Mhm. Natomiast nie będzie już można nazywać orków zielonoskórymi. To znaczy w tej grze dalej będziesz mógł na przykład ich wyrzynać toporem, rozumiesz? Możesz im rozłupać łeb. Cała ta gra to napierdzielanka z tymi orkami. Tak. To możesz robić. Mało tego, możesz
stworzyć obóz pracy w tej grze dla tych orków. One będą dla ciebie harować. Przepraszam, że się śmieję, ale... Tak, czyli one, mogę, rozumiem. One będą dla ciebie pracować, czy ale... mogę ich wyzyskiwać, możesz. Mogę ich mordować. Możesz. Rozumiem. Już ale... widzę, gra ci się podoba, tak, ale nie możesz powiedzieć, że są zielonoskórzy. To już jest usunięte z tej gry. Oni, oni są normalni? Nie pytam mnie te orki, tylko ci, którzy to wymyślają? Tak. Tak? I oni uważają, że jak nazwę kogoś zielonoskóry, to obrażam kogo właściwie? Orków. No kurwa, nie rozumiesz, cały czas to się powtarzam, no. Nie, dość, nie, bo ja rozumiem, poczekaj, jakby, ja rozumiem jeszcze, gdyby te orki były czarne. No to nie, to czarnoskóry, to wiadomo, to jest rasizm. Mhm. Na stówę. Gdyby były żółte, no nie, no to w ogóle nawet nie chcę tego słowa wymawiać. Albo białe. To też w sumie, wiesz... Niektórzy, to jeszcze, to mógłbyś. No ale niektórzy biali mogliby się poczuć dotknięci, no. Wiesz. Ale są zielone. Nie można. To słowo zostało z gry usunięte. A jakby były niebieskie? Były zielone. Nie pytaj mnie. Widziałeś kiedyś niebieskiego orka? No o czym ty w ogóle mówisz? Proszę Państwa, świat oszalał. Nie po raz pierwszy ta konstatacja przychodzi nam na myśl. Wszelkie odmety szaleństwa zawsze są widoczne także w Polsce. Nie wiem, czy słyszałeś o... Bo chciałem trochę porozmawiać o bezpieczeństwie na drogach. Czy słyszałeś może, co się stało w Koszalinie? Otóż w Koszalinie zawalił się wiadukt w sposób powiedziałbym filmowy. To znaczy, gdyby próbowali ten wiadukt tak rozwalić, się nie da. To się nie da. Znaczy inaczej, oni próbowali ten wiadukt zawalić, bo on był w trakcie rozbiórki. Tylko ta rozbiórka poszła lepiej niż zakładali. To znaczy, oni tylko tam zaczęli borować coś, a ten wiadukt się cały położył. Bo zaoszczędzili kupę kasy. Byłoby to fantastyczne rozwiązanie, gdyby nie fakt, że droga pod tym wiaduktem nie była zamknięta. W związku z czym po tej ruchliwej drodze cały czas jeździły samochody. Akurat tak się zdarzyło, zupełnym przypadkiem, że w tej sekundzie nie przejeżdżał samochód. Sekundę wcześniej tak, sekundę później też, ale akurat wtedy nie. Wiadukt się spektakularnie położył. Ewidentna katastrofa, można powiedzieć, budowlana, bo nie zakładano tego, że on tam będzie na tą ulicę ruchliwą się kładł. Ale zaraz, przepraszam, nie, ale może ja czegoś nie rozumiem, ale jak coś jest nad ulicą i się chce to zburzyć, to oni myśleli, że to nie spadnie na dół, tylko co, poleci w powietrze? Myśleli, że go będą tak sobie kroili po kawałku, zostawią ten kawałek, który jest nad ulicą, tam będą jeździły dalej samochody. Tak, z lewej strony obetną, z prawej obetną, a to co w środku niech sobie na chwilę stoi. Zostanie. Niestety jebnęło. Mówiąc krótko. No i słuchaj, i teraz tak. Rzecznik prasowy miasta Koszalin napisał komunikat. Wczoraj rozpoczęły się główne prace rozbiórkowe wiaduktu w ciągu Alei Monte Cassino. Poszły lepiej niż myśleliśmy. Po tym jak miasto przekazało wykonawcy robót plac budowy. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców wykonawca zamknął ruch na ulicy Dąbrowskiego. To jest tam na górze. Aha. Oraz przejście dla pieszych i ścieżkę rowerową pod wiaduktem. Dziś około 16 podczas prac doszło do zawalenia północnej nitki wiaduktu. Jak zatem widać, podjęta rok temu decyzja o zamknięciu wiaduktu była dobrą decyzją. Obiekt zagrażał bezpieczeństwu. Dzisiejsze wydarzenia niestety to potwierdziły. Czyli pan rzecznik jest z siebie dumny. Tam już prokurator jedzie, powiedziałbym, na sygnale, sprawdzić, kto mógł dopuścić do czegoś takiego, ale pan rzecznik jest dumny. Brawo, świetnie przewidzieliście, że ten wiadukt może się zawalić. Słuchaj, nie, bo ja nie rozumiem twojego oburzenia. Zupełnie. Tak samo jak nie rozumiem tych gości od Zielonych Orków. Przepraszam, że powiedziałem Zielonych. No bo trzeba było ten wiadukt rozwalić, bo się i tak sypał, tak? Wiesz, jakim ty jesteś zakamuflowanym rasistą. Ale co to też wiadukt masz rasę? Ale że musiałeś powiedzieć Zielonych Orków. Normalnie, gdy się obudzi po chwili, nie? Gdybyś mówił o Stanowskim, byś nie powiedział biały Stanowski, ale o orku musiałeś dodać zielony. Mogę powiedzieć gruby Stanowski, to co? To by było kłamstwo. Gapisz mi się na bebech? No. Nie. Jakby to definiowało orków w jakikolwiek sposób, ich kolor skóry. Jesteś właśnie ty jesteś zakamuflowanym rasistą. Poczekaj, dobrze, no to w takim razie jestem zakamuflowanym, ale właściwie nie rasistem, tylko orkofobem. Jestem zakamuflowanym orkofobem. Jest to tak głęboko we mnie zakamuflowane, że sam jeszcze do tego nie doszedłem, ale mój terapeuta już to wyjaśnił. Ale poczekaj, ja jeszcze chcę wrócić do tego wiaduktu. Czyli właściwie dobrze się stało. Słuchaj, wiadukt się sypał i tak.
no to trzeba było go rozebrać. Nikomu się nic nie stało, nie. Poszło szybciej niż myśleliśmy, zaoszczędziliśmy kupę kasy. I tylko ty się czepiasz. Mało tego, to było... Jest ty i prokurator, to naprawdę, było, dwóch to, was takich to wariatów. To było świetnie zsynchronizowane z ruchem ulicznym. Brawo. Oni tam się robotnicy patrzą, teraz mają czerwone, jedziesz. Pum, złożyło się. No i... Ale nie, rola rzeczników prasowych jest po prostu fantastyczna. Mam wrażenie, że ty częściej z rzecznikami prasowymi masz do czynienia niż ja, gdyż są to ludzie, którzy z wszystkiego potrafią zrobić happy end. Za to mają płacone. Jak państwo wiedzą, metody wyburzeń są różne. Krzysiu, co ci w tej całej historii z panem rzecznikiem najbardziej zaimponowało? Bo ja muszę powiedzieć, że mnie najbardziej jednak zaimponowała na końcu filmiku pani. Pani, która postanowiła przejść przez ulicę. No więc, proszę państwa, wyobraźcie sobie, że jakiś potworny huk, bo wam się nagle świat zawalił, przepraszam, no, że zacytuję kolegę, jebło pół ulicy. A pani patrzy w lewo, a tam nic ciekawego, tam leży ulica. Patrzy w prawo, można przechodzić. Nikt nie jedzie. Patrzy do góry, nie, akurat nie ma nad nim wiaduktu, więc może przechodzić. Stary, koszalin to jest jednak stan umysłu. Ale to jest bardzo profesjonalne zachowanie na przejściu dla pieszych. Ta pani nie wbiegła, nie. Rozejrzała się. No, teraz na wszelki wypadek. Dobra, tam już dzisiaj jedną wiadukt, stamtąd nie przyjedzie, ale jednak sprawdzę. Jednak sprawdzę, czy z podporządkowanej nic nie wyjechało. I dopiero... I teraz w koszalinie trzeba patrzeć w lewo, w prawo i do góry. A mam dla ciebie zagadkę. Wiesz, kim jest prezydent z zawodu prezydent koszalina? Boję się domyślać, że co, że inżynierem budowlanym. Naprawdę wszystkich mieszkańców Koszalina serdecznie pozdrawiamy. I jeszcze oni się śmieją ze Słupska w tym Koszalinie, wyobraź sobie. Że w Słupsku jak w Upsku. No, tak w Dubsku? Nie wiem. Tak jakoś mówią. Niewyraźnie mówią, więc nie usłyszałem. W każdym razie, ej, ale trzeba tam pojechać. Trzeba tam pojechać, ale pamiętajcie, jeśli chcecie przeżyć wizytę w Koszalinie, to naprawdę na miły Bóg, na żaden wiadukt nie wjeżdżajcie. I pod niego nie wchodźcie, ale przede wszystkim pamiętajcie, że na drodze należy się zachowywać jak ta pani. Najpierw patrzymy w lewo, potem w prawo, potem jeszcze raz w lewo, czasami do góry jeszcze, żeby sprawdzić, czy tam nie borują. Czy nic się nam nie wali na łeb. Wiesz, co to jest mord? Nie, ale wiem, co to jest morda. Okej, ale mord to świetnie nawiązuje i do gier komputerowych, i jak się okazuje, do ruchu drogowego. Jest to Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego, w skrócie mord. Gdzie pracujesz? W mordzie. W mordzie, tak. Mord. I świetnie to akurat współgra z tym, co chcę przeczytać. Otóż w Nowym Sączu, w ośrodku mordu, został odsłonięty pomnik... Został zamordowany. Został odsłonięty pomnik poświęcony ofiarom wypadków samochodowych. Oprócz tego... Nie, brzmi okrutnie, nie można się nabijać z ofiar. Ja się nie nabijam z ofiar. No, ale w mordzie... Tylko tego, że, z tego, że w mordzie... Znaczy najpierw ich zamordowali, a później im stawiają pomnik. Z tego, że w mordzie, gdzie mają szkolić kierowców, postawili pomnik ofiar poświęcony ofiarom wypadków samochodowych i jeszcze, wiesz co zrobili? Nie, ale już się boję. Tablicę poświęcił ksiądz Damian Migacz, diecezjalny duszpasterz kierowców, oraz Bogdan Długosz, proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Sączu. Oprócz tego ma być też msza ku pamięci osób, które zginęły na drogach. Trzeba modlić, bo to już nic im nie pomoże. Problem jest poważny, ale wydaje mi się, że akurat ośrodek ruchu drogowego, który kształci kierowców, mógłby zająć się czymś innym niż stawianiem pomników ku pamięci ale tych, może to jest których taka... niestety zabito na polskich drogach. Może, także, na dlatego, że polscy kierowcy za dobrze wyszkoleni nie są i generalnie bimbają sobie na przepisy ruchu drogowego. Słuchaj, ale właśnie może... Jest to także samokrytyka. To jest może na tej samej zasadzie, na jakiej na paczkach papierosów pokazuje się te zdjęcia, tam wiesz, jakie możesz mieć płuca, jak będziesz jarał. Niefajne. No więc jak się temu kierowcy pokaże, o patrz, oni wszyscy zginęli, to może taki kierowca, przynajmniej autorzy tak sobie pewnie koncypowali, no, a dobra, to zwolnię, bo tam jest ten pomnik, to zwolnię. A mi się wydaje, że Nowy Sącz mógłby nawiązać... Nowy Sącz mógłby sobie obwodnicę zrobić, to akurat na pewno. Nowy Sącz mógłby nawiązać porozumienie z Ministerstwem Obrony Narodowej. Otóż Ministerstwo... A propos mordów. A propos. Otóż Ministerstwo Obrony Narodowej
chciał kupić 300 mobilnych ołtarzy. Nie wiem, czy dotarło to do ciebie. No. Natomiast zrobiła się taka zawierucha medialna, że w sumie powiedzieli, te ołtarze to tak, my to w sumie ich nie potrzebujemy, możemy kupić, w zasadzie to karabiny też się przydadzą, albo kamerki, albo coś innego. Zamiast ołtarzy. Zamiast ołtarzy. Już mieli tam gotowe wszystko. Służy niemalże do tego samego, tak. Do tego samego. I tak mam wrażenie, że wiesz, no te ołtarze, umówmy się, no ktoś te ołtarze... miał wyprodukować. To już wszystko było przygotowane, więc one gdzieś tam na magazynie, te mobilne ołtarze leżą, więc może dostarczyć się do Małopolskiego Ośrodku Ruchu Drogowego do mordu. W skrócie MORD i zamiast szkolić kierowców i kazać im mszę odprawiać? I zamiast stawiać pomniki tym, którzy już nie żyją spośród tych kierowców, to wśród drogi rozstawiać te ołtarze. Kierowca się zatrzyma, pomodli, w intencji dobrego, szybkiego i bezpiecznego przejazdu i dopiero już nie będzie dalej. Taki szybki, jak się zatrzyma. No już nie. Będzie trochę wolniejszy, ale ciągle może szybki. Jest to dość oryginalna koncepcja. Następnym razem, jak się spotkamy, zapewne ją zrozumiem i wtedy nadążę za tokiem twojego myślenia. Nie, no pomyśl, skoro już mamy, już idziemy w kwestie religijne przy szkoleniu kierowców, no to może przy bezpieczeństwie na drogach takim bieżącym, zamiast stawiać fotoradary, stawiajmy mobilne ołtarze. I takie je mamy. I takie mamy. Wiesz, co wchodzi w skład mobilnego ołtarza? Nie wiem. Widzę, że stałeś się specjalistą od ołtarzy. Tak, to jest bardzo interesujące. Poczekaj, już ci mówię. Noga, druga noga, trzecia noga, czwarta noga oraz... To nie są tanie rzeczy. Otóż... Ołtarz to stół, no ale... Skład każdego polowego ołtarza miały wejść kielich pryszalny, patena na kielich, krzyż ołtarzowy, dwa świeczniki ołtarzowe, cztery świece parafinowe i dwa klosze szklane bezbarwne. Do tego doliczyć trzeba butelki na wino i wodę, naczynie na komunikaty, na hostię, pulpit ołtarzowy, kropidła, obrus ołtarzowy, albę kapłańską, walizkę oraz oczywiście rozkładany stolik. Ale nie, to w takim razie to nie ołtarz. To jest coś takiego, ja mam znajomych księży i oni mówią o czymś takim, że to jest zestaw mały ksiądz. Taki przenośny, no tak. Bo na przykład księża też czasami jeżdżą gdzieś, gdzie indziej odprawiać mszę i to jest zestaw mały ksiądz. To od razu trzeba było mówić, że zestawy mały ksiądz chcieli kupić. No to jest genialne. Bo a nie, że tam, ja już myślę, że ołtarze, że wyobraź sobie, że w Nowym Sączu podjeżdżasz na światła i normalnie... Wyjmujesz zestaw mały nie, ksiądz. Nie, w niektórych miastach na światłach na przykład ktoś podchodzi, że chce ci umyć szybę, nie? A w Nowym Sączu na światłach stoi. Facet z kropidłem, pyk, 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 dobrej i bezpiecznej to jazdy. To nie jest dobry pomysł, bo to po pierwsze nie pomoże, ani szyby nie umyje. Nie, to w ogóle bez sensu. Ja mam dla ciebie lepszy temat niż Nowy Sącz. Przenieśmy się może w jakieś takie cieplejsze klimaty. Kalifornia. Może być Kalifornia? Byłem kiedyś. Masz Netflixa? Mam. To będzie coś dla ciebie, bo jest taka piękna historia o tym, co lubisz najbardziej, czyli o rasie. Osoby transpłciowe protestują przed siedzibą Netflixa z powodu pewnego komika. Słyszałeś o Dave'ie Chappelle'u? Oh, buddy, I'm in trouble now. Dave Chappelle to komik, podobno niesłychanie zabawny. W każdym razie ma taki show, który już miał tam 9. serię, więc jak rozumiem, się dobrze sprzedawało. Dave Chappelle, tutaj kwestia rasy, jest czarny, co ma znaczenie, proszę państwa. No i Dave Chappelle jest okropny niestety. Jest transfobem, w zasadzie jest gorszy niż rasista, bo wyśmiewa się strasznie z transfobów. Tak przynajmniej twierdzą osoby transpłciowe, a przynajmniej niektóre z nich. Ten czarny komik powiedział bowiem dwie rzeczy, które wzburzyły do żywego osoby transpłciowe. Po pierwsze, powiedział, że płeć to fakt. Ja też to taka nasza rozmowa o płci, czy płeć można sobie ostro wybierać. Pograł, ostro. Także płeć to fakt. Gender is a fact. This is a fact. Every human being in this room, every human being on earth had to pass through the legs of a woman to be on earth. Nie ma faktów. Fakty są przeżytkiem. Płeć to decyzja chwilowego wyboru, jak rozumiem. Więc Dave Chappelle nie dość, że powiedział, że płeć to fakt, jeszcze powiedział coś strasznego. Cytuję, żeby nie było, że to ja, to Dave Chappelle. W Ameryce lepiej zastrzelić czarnego, niż urazić uczucia geja. Koniec cytatu. No i wywołał absolutną, niezwykłą burzę i nie pomogło mu to, że jest czarny i że nie pomoże mu to zapewne, że jest gwiazdą, ani że jest komikiem i że to wszystko były żarty. No i tyle. Ale to chyba nie jest prawdą, co on powiedział. Wydaje mi się, że przy tym całym zamieszaniu z Black Lives Matter
Takie stwierdzenie jest lekkim jednak nadużyciem, bo nie słyszałem o aż takim zamieszaniu, gdy ktoś uraził geja, jak wtedy, gdy jednak policjant zabił czarnoskórego przestępcę. Okej, okay, ale wiesz co, chodzi mi o coś innego. No, nawet jeżeli Dave Chappelle nie ma tu racji, to on wyraził jakąś opinię. No i teraz rozumiem, że tę opinię jest niesłychanie hejtowany. I co się z nim stanie? Nie wiem, zostanie wygumkowany jak Jefferson? Może skończyć jak Thomas Jefferson. Thomas Jefferson skończył za rasizm, a ten skończy za transfobię. No więc niestety, słuchaj, ty będziesz następny, obawiam się. Jak tylko zrobisz karierę w Ameryce, zaraz potem cię wygumkują. To jak wrócę z Radomia. Mówiłem, że gruby Stanowski, to nieprawda, on nie jest gruby, ja jestem gruby. Ale tak czy owak, w Anglii też są grubi ludzie. Słyszałeś o tym? No myślałem się, że są grubi. Są grubi ludzie. I Lord... wygląda, przepraszam, jak, znaczy nazywa się jak postać z kreskówki. Lord Robatan. Lord Robatan był ministrem zdrowia, ale już nie jest, ale mu się spodobało i ma wiele cennych rad. I on na przykład wystąpił teraz w Izbie Lordów i powiedział swojemu koledze, nowemu ministrowi zdrowia, że powinien z odezwą do Brytyjczyków jakąś taką się ruszyć i z taką oto odezwą Brytyjczycy, nie obżerajcie się, nie jedzcie tyle. Czyli jak ktoś nas teraz ogląda i je, to nie, proszę to jedzenie odłożyć, tylko nie wyrzucać, bo skończycie jak Maja Staśko, odłożyć, nie jeść, oddać biednym, żonie, mężowi, psu, nie wiem, kogo tam macie pod ręką, nie jeść. To może dobrze powiedział, może za dużo powiedział. Ale bardzo mnie rozbawiło to, że teraz minister zdrowia ma występować z taką odezwą, nie obżerać się. Dokładnie takiego zwrotu użył. Bardzo mi się nie, to mi się bardziej podoba polityka francuska. Otóż pani Emmanuel... Pani Emmanuel Macron. Emmanuel. Po prostu Emmanuel ją nazwijmy, bo nie będę czytał tego nazwiska. Pani Emmanuel, nie z tego serialu co kiedyś, jest ministrem do spraw mieszkalnictwa. Otóż pani Emmanuel... A czy ona jest, nie wiem, gruba, chuda, bo ma jakiś związek z tym? Nie, ale zadeklarowała i zaapelowała też do ludzi. Otóż zadeklarowała wsparcie dla mieszkalnictwa zbiorowego, czyli bloków. Powiedziała, że trzeba inwestować w bloki i określiła mieszkanie w domku jednorodzinnym jako ekologiczny, ekonomiczny i społeczny nonsens. Powiedziała ludziom, żeby nie mieszkali w domach jednorodzinnych, gdyż jest to bez sensu. Jest to ekonomicznie, ekologicznie i społecznie bez sensu. Tak. A teraz mam dla ciebie zagadkę. Czy pani Emmanuel mieszka w bloku? Nie, na pewno nie i ona dlatego pewnie mieszka w jakimś domku. 150 metrów kwadratowych. Nie, proszę cię, no to jednak 150 metrów, to ona dlatego, że ona ma ciasno, ona tam, stary, no to 150 metrów, to ona pewnie garderobę ma taką. To i to ona nie ma gdzie pochodzić. Ona kuchni nie ma, dlatego się nie obżera. No. I ona chce mieszkać w bloku, bo ten będzie miała większy metraż. No właśnie wydaje mi się, że ona sama nie chce mieszkać w bloku. Natomiast chciałaby, żeby wszyscy inni mieszkali w bloku, bo wtedy być może ci sąsiedzi się wyprowadzą będzie do bloków i będzie miała większą przestrzeń. Tak to zawsze jest z tymi, którzy wiedzą lepiej, jak inni powinni żyć. Niestety. Czyli z nami trochę też. Ale czy my mówimy ludziom, jak mają żyć? My raczej wyśmiewamy tych, którzy każą nam żyć po ich niemu. No tak. Co mnie obchodzi naprawdę na przykład, co wy jecie ludzie? No, znaczy, jedzcie sobie, co chcecie. Czyli gdybyś ty był politykiem, to ktoś powiedział, mieszkajcie w domach jednorodzinnych pod miastem i obżerajcie się. Jeśli nie, macie ochotę. Nie, jeśli powiedziałbym mi tak. Generalnie lekarze uważają, że obżeranie się jest niezdrowe. Więc jak chcecie o siebie dbać, to się nie obżerajcie. Ale jeśli uważacie, że każdy musi na coś umrzeć, to niech się przynajmniej naje przed śmiercią i chcecie się obżerać, to się obżerajcie. Co mi generalnie do tego, co ludzie jedzą, z kim śpią, jaki kolor skóry aktualnie czują, że mają. Ale przecież na pewno dostrzegasz to na co dzień, goszcząc polityków u siebie, że politycy coraz częściej im się wydaje, że ich misją, że my ich po to wybraliśmy, żeby oni nam mówili, co my możemy, a czego nie i żeby oni przestali administrować krajem, tylko oni poniekąd mają stać się naszymi życiowymi drogowskazami. Nie, nie. Otóż ja mam wrażenie, że jest trochę inaczej, że to nie politycy. Politycy się tego boją. Teraz takimi administratorami naszych sumień stali się nie politycy, tylko tacy
aktywiści. Mhm. To oni wiedzą lepiej. Ale politycy zaczynają się przypodobywać im? Tak. Oni się bardzo boją, bo aktywiści są bardzo tacy, wiesz, wszędzie ich pełno, bardzo są ruchliwi, medialni, no i bo ja chciałem powiedzieć, że nigdy w życiu nie poszedłem do wyborów jakichkolwiek po to, żeby wybrać polityka w takim celu, żeby on mi mówił, jak ja mam żyć. Nigdy nie taka była moja motywacja. Wybierałem polityka między innymi dlatego, że mógł mi pasować program gospodarczy. Albo mogła mi morda tego drugiego nie pasować, więc na tego nie głosowałem. To bardzo częste, tak. To bardzo powszechne. Wydawało mi się, że na przykład coś z podatkami może się zmienić, mogą albo wzrosnąć, albo spaść. Masz rację, wydawało mi się. No, wzrosnąć mogą, spaść niekoniecznie. Ale miałem różne motywacje, żeby iść do wyborów, ale nigdy nie miałem motywacji takiej, że wybiorę tego faceta po to, żeby on mi powiedział, jak mam żyć, czy mam dużo jeść, gdzie mam mieszkać. A politykom się coraz częściej wydaje, że oni po nabyciu mandatu stają się mądrzejsi od nas wszystkich. Te postaci, z których ty się też naśmiewasz, to Maja Staśko mi częściej mówi, co mam mieć. No, Sylwia Spurek, no chyba, że ją traktujemy jako polityka, bo jest europosłanką. No jest politykiem. Powiedziała ostatnio, że wyraziła zdziwienie, że w ogóle reklamy mięsa dzisiaj są legalne. Tak. I ona uważa, że będziemy się wstydzić tego, że pijemy mleko i jemy jajka. Mhm. Znaczy, no dobra, ktoś się może wstydzić. Ja tam akurat się wstydził, tego nie będę, no ale mniejsza z tym. Ale to jest jednak margines. Częściej właśnie to aktywiści, to przeróżni mądrale, dziennikarze, celebryci, oni mówią ludziom, jak mają żyć. Ale na nich troszeczkę nie mamy wpływu. Znaczy, oni zawsze będą. A na polityków o tyle mamy wpływ, że możemy do nich apelować, że nie po to was wybieramy. Nie, nie po to was wybieramy, żebyście Krzysiu, nas umoralniali. Krzysiu, olej apele. Nie apeluj do żadnego polityka. Po prostu na niego nie głosuj. Jak pierwszy farmazony, to po prostu na niego nie głosuj. I już. I skończy się. No. Proste. Dobrze. Tak zrób. Tak zrobię. No. Masz coś do mnie jeszcze? Nie. Obraziłeś się. Tak. Strzelił focha i się obraził. Dziękujemy bardzo. Robert Mazurek i Krzysztof Stanowski. Do zobaczenia.